Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka ze symulatora złodzieja w drugiej odsłonie. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, po lewej górnej miejscu mamy do ogarnięcia budynek 201, o właśnie tego tutaj jegomościa. O, i widzę, że mamy nawet kamerkę gotową, także zaraz sobie ją ogarniemy. To jest dom, który musimy, że tak powiem, obskrobać do zera. Mam nadzieję, że nie chodzi o wyciągnięcie wszystkiego, co jest możliwe, tylko o ogarnięcie tych wszystkich tematów, które właśnie widzimy po prawej stronie, czyli trzy łupy i zniszczenie złotego jelenia. W pierwszej kolejności zabiorę. Dziękuję. Kogo my tutaj mamy? Mamy trzech jegomościów, tak? Okej, ja ten dom pomyliłem z kimś innym. Dobrze, tutaj pieska nie ma. To jest ten duży plus dla mnie. Działa dron? Działa. Pięknie. Siema, gościu. Chyba nic przeciwko nie będziesz miał, nie? Jak sobie powyłączam twoje kamerki. Cyk. No i bardzo ładnie ten dronik potrafi trzy kamerki ogarnąć od razu. No dobrze. Jak to wygląda sytuacja? Jeden poza domem, drugi poza domem, jeden siedzi w szopie. Okej, okay, mamy wejście na upartego po drabinie. To mnie rozpoznał, już tu nikogo nie ma. Gdzie jest jakiś plakat? Chciałbym go zdjął. Nie widać, nie? Nigdzie plakatu. Ktoś wraca. No nie, a miało być tak pięknie. Ok, jest drabinka tu i drabinka tam. I wejście przez drzwi frontowe, czyli przez furtkę. Nie drzwi frontowe, tylko furtkę, nie? Już sobie ją przygotuję. Świetnie. I teraz tak, jedna osoba jest w kuchni, drugi jest w szopie. Chyba pójdę do samochodu spać, co? Tak może będzie łatwiej. Widzimy się o północy. Albo i przed. Ale co, gdzie, jak? Przecież nigdzie jeszcze nie zdążyłem być. Co za mędy, nie? Czyli otwarcie furtki to nie był dobry pomysł. Tutaj chyba nie ma nigdzie miejsca, by się schować, co? Tak, mamy czas, pobiegają po terenie. Można iść autobusem pojechać. O, no i bardzo ładnie. Jeden plakacik ogarnięty. Kurczę, już tutaj jestem. Ja tu podłożę sobie kamerki, nie? Cyk, niech się dzieje, co się ma dziać. Patrzmy do 203 przy okazji. Mamy czas, to pobiegamy sobie po terenie. Dzień dobry pani. Proszę wejść do środka. I pieska mają, niedobrze. Proszę bardzo. I nie mają wejścia do na kamerę. To miejsce chyba kojarzymy, co? Jak to policja wie, gdzie jestem? Nara. Narka. O, jest przejście, ok. A skąd on w ogóle może wiedzieć, że to byłem ja? Co za uparte
mendy, nie? No jaki przystojniak. Tylko 5000. Słabo jeszcze. Dobrze, ale byście mogli już się, tak powiem, czmyknąć, nie? Ja będę chciał swoje porobić. A dwóch śpi, a jeden jest na tym ogrodzie. Ty mędziaku jeden. Kurczę, czy ja bym przebiegł mu po plecach? Siema, gościu. Aha, ty idziesz za chwilę tam. No to dobrze. Wcale mnie nie widzisz, nie? Mnie tutaj w ogóle nie ma, ty mnie nie widzisz. Wcale nie siedzę w krzakach. Nie patrzę na ciebie za liścia. Łypię na ciebie okiem, chłopie. Idź już, bo niektórzy nie będą na chwilę wstawać, także nic tu nie ogarniemy, a to wygląda. Świetnie. Panie, że mają drzwi otwarte, nie? Cześć. My ciebie chcemy. Cicho bądź. Oskubany. To teraz czytaj zapis. Okej, okay, mam pomysł, jak to ogarnąć. Jest to moje drugie podejście, bo skubaniec ten tutaj, osioł mały, piękny, cudowny, zauważył mnie przez okno. Mam na niego fajny patent teraz i zaraz to ogarnę, ale w pierwszej kolejności musimy się pozbyć kamer. Bo jak widzicie po wczytaniu zapisu, garanie pamięta, że mieliśmy je wyłączone. No się też nie dziwię. Co tu jeszcze jest do zabrania? Tu jeszcze w sejfie coś jest. Okej. Okay. No dobrze, to idź chłopie, no właśnie, i zmykaj. Mamy do zrobienia trzy rzeczy. Świetnie. Fajnie, że ty głuchy jesteś, nie? Tobą się zajmiemy za chwilę. Bierzemy ciebie, bo się przydasz. Gdzie macie ten safe schowany? Nie tutaj. Czy tu mają fajnych rzeczy sporo, nie? Coś ciekawego? Krofalówka. O, to jest ciekawe. O, odbierz moje zamówienie. Kod 6999. Rób to dziś, teraz. Ok. No to ładnie. To już na upartego mamy chyba dwa kody do paczkomatu w tej dzielnicy. Okej. Okay. Nie, jeszcze jedna część i musimy się pospieszyć, bo za chwilę będą wstawać z łóżek. Okej. Okay. Co tu ciekawego w tym sejfie, koledzy, macie? Troszkę funduszy i srebrny zegarek. Bardzo ładnie. Został jeszcze łup w sypialni, z tego co widzę. A, do sypialni można wejść wentylacją. Bardzo ładnie. Ale my to zrobimy zaraz inaczej. Bo my tym kolegom zajmiemy o to w ten sposób. Wy tu sobie śpijcie, nie przejmujcie się mną.
Ochroniarz, faktycznie. Co, ja poczekam, aż on dupę ruszy. Pytanie, którędy on pójdzie. No, wstawaj, kolego. Dziękuję. Dobry kierunek obrałeś. Tylko, że za szybko idziesz. Mógłbyś trochę zwolnić. Albo ja mógłbym przyspieszyć, nie? Nie ma tu szybszego chodzenia na kręczkach? Brak hałasu. No, to jest fajna opcja. Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Czy nie próbowałem tego wcześniej. Tu bardzo ładnie śpią. Miło. To zmykamy. Jak dobrze pamiętam, tu... O! Nie, nie potrzebujemy tego. Tu... O, właśnie, bardzo ładnie. No i gra. Mamy chyba wszystko, co? To by wyglądało. O, o. Uciekaj, jakie schowaj się. Zmykamy stąd. Para. A nie panikujcie. Wziąłem tylko trzy rzeczy. Zniszczyłem jakiegoś złotego. Bugę, co to było? Jeleń, leleń. Da się uciec? Pięknie. I see you working with some guy. You better not have any stupid ideas. You know, like the first time. Get some sleeping gas and I'll call you then. O, znowu coś nowego, okej, okay. Niech będzie. To ma do kawy, Game Station. Zobaczmy, czy w takim razie coś się pojawiło w naszym systemie aukcyjnym, Black Bay. No i bardzo ładnie, jedno z głowy. I to na razie wszystko. Aha, przepraszam jeszcze. Nadal mamy ten 107 do ogarnięcia. Okej. Okay. Czy tu coś się odblokowało? Raczej śmiem wątpić, nie? Okej. Okay. Jeszcze mogłoby coś tutaj się pojawić, czy nie? Bo to znika od razu chyba samo od siebie, co? Tak. Okej, okay. To bardzo ładnie. Co wy teraz od nas chcecie? Naucz się specjalizacja poziom 2 i kup gaz usypiający. No nie ma sprawy. Jest taki bajer. Okej, okay, ale żeby to ogarnąć, potrzebujemy 18 poziom. Mhm. Mamy 2 punkty umiejętności do wykorzystania. Zobaczmy, na co możemy to jeszcze wykorzystać. O, to bardzo chętnie. Cyk. To jest szyby wentylacyjne. Poruszanie się pozycji kłócącej jest szybsze. O, i to by też nam się przydało. Bardzo ładnie. Tu są koszty, jest nakontowane światło osoby 1,5 razy dłużej, to tak tego nie możemy jeszcze. Mniejsza zasięg słyszenia ludzi o 3 metry, opanowane. Biegacz, biegnie do 6 trzymałości. Tych dwóch to ja nie wiem, co ja bym chciał, tak na dobrą sprawę. Ale faktem mamy coś do zrobienia, nie? Próbujemy jeszcze raz podejść do tego budynku 107. Zobaczmy, gdzie to w ogóle powinno być. I w kontrakt 107. Ukradnij przedmiot dyktafon. On gdzieś leży na ziemi. Zobaczcie się, to jest... Nie wiem, czy to jest beton, ale tu jest jakaś kostka pseudo. Drobna. A to co to? Co to? Może to jest dywan albo co? To jest jakiś kawałek krzesła. W każdym razie szukamy szarej podłogi. Pamiętajmy, szara podłoga. Czy jest coś, co możemy stąd sprzedać? Mamy dwie rzeczy przy sobie. Może jeszcze za mało by do sklepu jechać. Zwrócimy to póki co. Wiem, że tutaj można sprzedawać, ale wychodzi dla mnie gorzej, nie? Cenowo.
To mi tu przeszkadza. Przeszkadza mi zegarek, głośnik. Na razie tyle. Dobrze, to spróbujmy jeszcze raz pobawić się po Navi, znaczy z ludźmi ze 107. O, 107 akurat na wprost. No, no tak, bo to było blisko naszego szalonego kolegi, nie? Szalony Joe. Siedem. Aha, to jest ten budynek. Okej. Okay. Póki to sobie polatajmy. Tyk. Tyk. O nie tutaj, w każdym razie. Kurczę, się obawiam, że to będzie miejsce, gdzie ten pies biega, nie? Ale to psa możemy załatwić jedzeniem, nie? Okej, okay, zrobiło się rano. W każdym razie to nie jest kuchnia, bo to są deski. To jest tutaj chyba, co? Coś tak mi się wydaje, że to może być gdzieś tutaj. Jak to nie można używać drona podczas pościgu policji? Co mnie interesuje, żeby policja ściga, jak ja się dronem bawię? Chowamy się? Chowamy się. Dobrze, ja tu poczekam chwilę, widzimy się za chwilę. Niech sobie tam policjant pobiega trochę, pokombinuje, poszuka. A my zaraz wracamy. Okej, okay. Sytuacja czysta, klarowna. Idziemy. Mamy pół godziny, bo oni są wszyscy pod domem. Znaczy nie wszyscy, bo jeden śpi. Wiem, że pół godziny nic nie ogarniemy, ale mi dół sprawdzimy. Bo tu wszędzie jest kurczę ta podłoga. Kurczę taka podobna, nie? To nie tutaj, w każdym razie. Też nie. Tutaj te drzwi pozamykam, bo za chwilę będzie, że ktoś tu się włamał, nie? 4 minuty. Idziemy do góry. Ten jeszcze śpi. Bardzo dobrze. To jest to miejsce podejrzane. I że nie... Ty gdzie idziesz, koleżanko? O, o. O, o. O-o. O-o. Ja nie mam pałki przy sobie. O-o. O-o. Narka. 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 Już idę. Narka. Kurczę, sprayem dostałem, nie? Tego jeszcze nie było, żeby... Idę, już idę. Narka. Ciało, piesio. Okej, okay, tego jeszcze nie było, żebym sprayem oberwał po oczach. Nic nie widzę. Biegać nie potrafię. Policja jedzie. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie! Okej, okay, idziemy do więzienia. W sumie jak już tutaj jesteśmy, to w więzieniu mamy jeszcze jeden łup do ogarnięcia, tylko kurczę, gdzie to jest? W pokoju szefa jest przyzwoity dysk. Gdzie jest pokój szefa? Sala konferencyjna, sala konferencyjna, tu jest wyjście, to wiemy. Wyjście wiemy. Dajcie łoma, bo bez łoma to nie robota. Kolegi nie ma, nie? Gdzie jest pokój szefa? Okay. To chyba nie tutaj, nie?
No to co ciekawe, gra nie rejestruje i pokazuje miejsca, nie? Gdzie jest pokój szefa, gdzie jest ten dysk. Powinno być oznaczone, nie? Moim zdaniem. To nie jest pokój szefa, nie wygląda tak przynajmniej. Tu jest. O, zróbmy to po cichu. Gdzie ma szefie? Gdzie masz ten dysk? Dziękuję. Tu czegoś ciekawego jeszcze. Ty co, gdzie idziesz za chwilę? O której, bo nie widzę? O 13. To zdążymy tam czmychnąć. Nie, nie zdążymy, bo on się skubany stoi przodem. Poczekam chwilę, a ty co? Okej, idź kolego. Ja bym chciał tu pozwiedzać trochę. Nawet nie ma gdzie schować, nie? Okej. Narka, panowie. Biorę. Biorę, biorę. Można schować, ok. Jest kamera. I tutaj też jest wyjście, ok. Zarąbałem i pieniądze, okej. I portfel ktoś zostawił? No nie może być. Co to za policja jest? Okej. Bez, nie? Chciałem kopałą złoić, ale może przejdziemy bokiem. Jak to ten wentylator mu zabrać? Dziękuję. O, dziękuję. To już tak przed wyjściem, nie? Pozbieramy co się da, żeby zapchać plecak. Wszystko na handel pójdzie. Potrzebuję 25 tysięcy na nowy samochód. Jak ładnie. Kolega, gdzie idzie? Za chwilę idziesz tam. Bardzo ładnie. Nara. Jak nie chcesz dostać pałą po narach, to idź. Dobrze. Pobawiliśmy się we więzieniu bardzo ładnie. Jest coś do zrzucenia? Dysk SSD. Ok, reszta pójdzie na handel. Ale to jeszcze nie teraz. Bo nie skończyliśmy jeszcze 107. Zrzuć co się da, kolego. Jeszcze jest jedno miejsce. Tyk. Tyk.
I to by było póki co. Jeszcze portfel. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mamy czysty. Czysty ten, nie? Plecak. Śmigamy jeszcze raz. Miałem tego portfela nie. Znaczy, tego czegoś tam nie podaruję z tego 107, to muszę mieć dzisiaj. Aha, i znowu się kamery uruchomiły. No to my sobie pobawimy dronem. Cyk. Tym razem na spokojnie. Ta kobitka tutaj siedzi. Chyba pójdziemy spać na chwilę. Okej, okay. Jak tu u was wygląda sytuacja? Dobrze, jedna szansa większa to jest około godziny. Kurczę, nie wiem, która to jest. To jest dziewiąta. Idziemy spać do ósmej. No bo do siódmej, poczekamy najwyżej. Do ciebie później przyjdziemy, kolego, wiesz, bo mamy trochę materiału do sprzedania. O, bardzo ładnie. O 8 wychodzą na spacer, a ten jeden śpi. Bardzo ładnie. To my sobie zrobimy front. I teraz to. Popsuł mi się włamywanie, mi się popsuło. A to można kupić chyba tym, nie? Można kupić telefonem? Big Buy? Tak, można. Dziękuję. To jest fajna opcja. Ale skasuj ten telefon. Dziękuję. Okej. My sobie przygotujemy wejście. Jak tylko wyjdą, to my wbijamy do środka. OK. Czas operacyjny 2 minuty. Brawo. Ten kolega śpi? Śpi. OK, to my idziemy przeszukać górę. Gdzie to może być, o czym jest mowa? Tutaj nic nie widać na ziemi leżącego. O, no to sobie zabiorę. Jak już macie otwarte, to ja chętnie. Nie chcę konsolę. Chcę ten dyktafon. Gdzie on, kurczę, leży? Nie myślę, że on jest w sypialni. Chyba tak. Cześć, fajnie się śpi? No i fajnie, że ten dyktafon był tutaj, nie? Kolego? O, iPhone 2, bardzo ładnie. Mamy chwilę czasu jeszcze? No, pozbierajmy trochę rzeczy. O, to jest potrzebne do czegoś najwyraźniej. Garnek też. Mikrofalówka. Jak dajecie, to biorę. Pięknie. Dobrze, idziemy powoli do wyjścia, bo za pół godzinki wracają. O, jaki ładny wazon. Jeszcze go nie mamy najwyraźniej. Biorę. Odkurzacz? Chcemy odkurzacz? Nie chcemy, ale biorę. Dobrze, nie przeginajmy pały, bo znowu przegapię. A i tak mam, widzę, plecak praktycznie pełny. O, dziękuję. Ciekawa rzeźba.
Tu coś ciekawego? Nic. No to idziemy. Nas tutaj w ogóle nie było. Nie widzieliście nas. Do widzenia. A ciekawostka. Mam pełny plecak, nie mogę biegać. Okej, no w sumie zrozumiałe. Okej. Mamy coś, co jest do zrzucenia. Mamy. Okej, jedziemy do kryjówki. Na skróty. Szkoda paliwa. Okej, zróbmy to. Zobaczymy jeszcze, czy te opcje, te rzeczy są możliwe do sprzedania w... Zawsze mi zapomniał ta nazwę. Black Bayu, nie? Tak, Black Bay. Kuchnia. Póki co jeszcze brakuje nam tostera i takich dziwnych rzeczy. Okej. Ale mamy dysk do opnięcia. Bardzo ładnie. To znowu doświadczenie. Okej. I nadal odbierz nagrodę. I zobaczmy, czy mamy kolejny poziom. Jeszcze nam brakuje, nie? I to kurczę, patrzcie ile. Dosłownie 5 punktów zabrakło do kolejnego poziomu. Dobrze, zobaczmy, co moglibyśmy jeszcze ogarnąć w terenie. Neighbor. Są rzeczy, które będziemy przy okazji robić. Bardziej mnie chyba interesują te kontrakty. Ukradnie przedmioty. No nie, no to akurat słaby kontrakt, ale natomiast... Może nie 109, ale 108. Zabytkowy młynek do kawy. Chyba nawet nie ma co patrzeć na te zdjęcie, bo oni tak pewnie kłamią, nie? Jak z nut. No to jedziemy na 108. Zróbmy to jeszcze, ale oczywiście w pierwszej kolejności jedziemy odwiedzić. Kolegę w Lombardzie, nie? Musimy pamiętać, że jak będziemy w tej drugiej dzielnicy swojego czasu, mamy do zabrania, do wyciągnięcia dwie przesyłki z paczkomatu. Patrzcie, już działa bankomat. Można by znowu go pakować. Pewnie, że tak. Tylko dlatego, że tu przychodzę, jestem crazy, chłopie. Kupisz coś ode mnie? Pewnie, że kupisz, nie? Popularny przedmiot. Faktycznie, zobaczcie sobie. No, on ma jakoś 40, nie? A z racji, że 1 razy 3, to my go sprzedajemy za 120. I mamy nawet oznaczenie, że 1 razy 3. Popularny przedmiot. Cyk. To jest, co ci się chłopie przyda. Poczekaj, bo mamy tego więcej w bagażniku, znaczy w samochodzie. No, ma pusto, nie? Tak. O, panie, panie. I to będzie chyba wszystko. Bierz panie, wszystko. Dzięki. Mamy 15 tysięcy przy sobie. Jak będziemy w domu, to zrzucimy część do... 208. Do bankomatu, znaczy do banku naszego. Okej. Okay. Czemu tu nie ma tego jeszcze zrobionego? W każdym razie kolega jest w kuchni, tak? Tak. Tam my sobie tu polatamy dronem. Zobaczymy, czy coś przez okna widać. Szukamy młynka, tak? Poczemy się tu kiedyś bywali, ale młynka stąd nie widzę. Też nie widzę. Albo już był i go faktycznie nie widzę.
Jeden plus, bo tu kolega mieszka sam, nie? Sobie tu pospacerujemy u niego. Najchętniej bym mu zarąbał auto, ale nie wiem, czy ma w ogóle. Masz to auto jakiś garaż? Chyba nie masz garażu, co? Nie masz garażu. No dobrze, no to zrobię to tak. Ja tam do niego wbijam. On póki co krąży, Bóg wie gdzie. A jeśli... O, przepraszam. A jeśli będzie pyskowa, to dostanie pałką po głowie. Zamknij. Radyjko, nie, ja będę piwo ci zabrał. O, dziękuję. A, pamiętam, to było to wejście do niego do góry. Korzystajmy z tego. Because why not? Tym bardziej, że on póki co po dole będzie krążył. No my szukamy. Szukamy, wiecie czego, nie? Zabytkowego młynka do kawy. Ty tu masz ciekawego kolego, co? Nie słyszysz, nie? Bardzo dobrze. Tu nic takiego nie masz, okej. Okay. Dobrze, siedź sobie godzinkę na kibelku. Zimną się nie... O, biorę. Zimną się nie przejmuj. Bardzo ładnie poziom skoczył. Ale my nie po to tutaj jesteśmy dzisiaj. O, kolega artysta chyba. Gdzie ty, kolego, ten młynek możesz mieć, co? Portfel, a on sobie na kibelku siedzi. A niech sobie siedzi. Chyba na to wygląda, że będziemy grzebali w szafach, co? To chyba oglądaliśmy swojego czasu. Chciałem poczekać, aż kolega pójdzie dalej. Jakby coś, będę przygotowany. Okej, okay, poszedł. Świetnie. No dobrze. Wiemy, że po tamtej części młynka nie ma. Też nie. Dobrze, to przeszukamy szafy tu na tym piętrze, żeby już tu po prostu nie wracać. O, biorę. Nie ma, nie? Się przyda. Biorę. Ty go, kolego, możesz trzymać, co? Zostaje parter do sprawdzenia. A ty chyba za chwilę będziesz wychodził, co? O 19 tu przychodzisz, o 18 idziesz tam. Okej, to zdążę gdzieś tam czmychnąć może. Nie. Jeszcze mamy 20 minut.
Okej, on za chwilę powinien dupę ruszyć, nie? O, mamy go. To zabierzemy jeszcze coś, co tu ciekawego ma i spadamy z tego interesu. A, my tu byliśmy kiedyś, pamiętam. Tak. O, a tego nie widziałem wcześniej. Dobrze, że tu przyszedłem, bardzo ładnie. Czyli teraz to już z całą stanowczością możemy stąd wychodzić. Kolega za chwilę wychodzi, ale my mamy to, co chcieliśmy, także baw się, kolego, tam u siebie sam. Nie słyszał, nie? No i gitara. Idziemy do chaty. Nie, bardzo ładnie. Drugi kontrakt ogarnięty w jednym odcinku. Też spoko. Odbierz nagrodę. Pięknie. Mamy do ogarnięcia jeszcze 109. O, to może sobie ogarniemy w kolejnym odcinku. Okej. Okay. O, jak ładnie. Garnek, toster, uf, jedno noże. Cyk, jedno z głowy. Tostera brakuje nam jeszcze jednego. Okej. Okay. Słuchawki, no, słuchawki też się uzbierały wszystkie, pięknie. I posąg kamienny, okej. Okay. Ładnie, 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 ładnie. No, do przyszłego odcinku sobie ogarniemy to, co gra od nas C. Teraz chciałbym wpłacić do banku 5000. Myśmy dostali odsetki, tak by to wyglądało, to 600. Płacimy 4400, tak do równości mniej więcej. Pięknie, 20 tysięcy na koncie, świetnie. No, samochód zbieramy, nie? Dobra, czyli w kolejnym odcinku ogarniemy sytuację ze specjalizacją poziom drugi i zabawimy się gazem łzawiącym, którym dzisiaj też oberwaliśmy. O, mamy jeszcze iPhone'a do odblokowania, to ogarnijmy to jeszcze. Jakkolwiek by to miało nie być. Okej, okay, coś mi chyba to mi to nie być. O, a co ja się męczę, nie? Cyk. I bardzo ładnie. Co jest do zrzucenia ewentualnie? Smartfon. Reszta na handel. Ja tylko to wrzucę do samochodu, żeby mi to nie przeszkadzało, ani zapomniałbym o tym w kolejnym odcinku. Potem będę miał niespodziankę, że pójdę coś robić, a mam plecak pełny, nie? Gdzie jest kotek? Kotek, kicik. Nie ma go, pitnął. Dałem mu jeść, nie? To ci kocur jeden, no. Dobra, kończymy. Bo tak mogę biegać, to znów się zamyślę i pracę połowę dnia. Także dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca. Cię spodobało, skoro jesteś tutaj razy za. Zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej.